Hej, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mam dla was ogłoszenie, jak zakończył się projekt Turora. Można powiedzieć, że to jest ogłoszenie, takie zwieńczenie tego tematu, bo mimo wszystko nadal masa ludzi mnie pyta, nawet pod ostatnimi filmami widziałem tam jeden komentarz, kiedy odcinek o Turorze, co się dzieje z tym jego kontem, co się dzieje z tym projektem, bo ja jednak kilka filmów na ten temat nagrywałem. Projekt, jak widzicie, niestety jest zakończony, nie doszedł do skutku, no ale zaraz omówię wszelkie szczegóły. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, co wy sądzicie o tym projekcie, co wy sądzicie ogólnie o tym, że został zakończony. No i wiadomo, pewnie część z was wie, o co tutaj chodziło, bo śledziło te filmy, no a niektórzy pewnie w ogóle nie mają pojęcia, jak ten projekt miał działać, więc zaraz to wszystko wyjaśnię. Jeżeli chodzi o Turora, to jest to gracz z ogromnym budżetem, który tak naprawdę jest to oczywiście polski gracz, który no bawi się tą gierką, bawi się tą grą, pobił wiele rekordów, jest znany po prostu z tego, że właśnie ma ogromny budżet, bardzo dużo grzybów wydaje, no i myślę, że każdy, kto mniej lub bardziej się interesuje Shakesem, jakoś tam słyszał właśnie o Turorze. Ja też dużo filmów właśnie o nim nagrywałem, czy to o tym projekcie, czy ogólnie o jakichś tam rekordach, więc pewnie no większość z was go po prostu kojarzy. No i właśnie, Turor miał tutaj taki projekt, jest to serwer 7 niemiecki. Dlaczego ten serwer? Szczerze mówiąc dokładnie nie pamiętam, to tam na pewno w tych poprzednich filmach mówiłem, jak właśnie śledziliśmy sobie ten projekt i nagrywałem o tym. W każdym razie serwer 7 niemiecki był najlepszy dla tego, żeby właśnie ten projekt odpalić na nim. Dlaczego? Nie pamiętam. Właśnie jest to spowodowane chyba tym, że albo tutaj ta topka jest jakaś taka no niezbyt mocna, że po prostu byłoby mu tutaj łatwiej. Nie wiem, nie chcę wam mówić, nie chcę skłamać, bo już sam dokładnie nie pamiętam, czemu ten serwer wybrał, ale właśnie po jakichś tam konsultacjach z innymi graczami bardziej doświadczonymi doszedł do wniosku, że ten serwer, czyli mówię 7 niemiecki, będzie najbardziej odpowiedni dla tego projektu. No i na czym ten projekt polegał? Polegał na tym, żeby zrobić najlepszego zabójcę na świecie, czyli po prostu najmocniejszego z najlepszymi statystykami. W tym momencie, jeżeli chodzi o najmocniejszego zabójcę, to jest to bodajże Cezar, którego pewnie gdzieś sobie tutaj znajdziemy. Dokładnie, Cezar, serwer 23 międzynarodowy, no i właśnie Turor chciał go pobić. Dlaczego? Ano dlatego, że wtedy jak zaczynał ten projekt, to zabójca był uznawany za najlepszą klasę postaci, taką najbardziej stabilną, taką no po prostu najmocniejszą, więc on chciał sobie zrobić taką postać. Na czym polegał ten projekt? Tak w dużym skrócie, pewnie jak sobie wpiszecie na YouTubie gdzieś tam Turor Neutral albo tam no jakiś tam projekt, czy tam jakiś no coś takiego, takie słowa kluczowe powiedzmy, to filmy na ten temat wam wyskoczą, ale w dużym skrócie Turor tutaj miał w planach zostawić sobie kopalnię klejnotów na poziomie 10, w twierdze oczywiście, no i później jak osiągnie poziom, który był wymagany, żeby klejnoty dawały mu, mógł je sprzedawać po prostu za 10 milionów złota, czyli za jedną statystykę, no to wtedy sobie skipować te klejnoty, farmić je po prostu, sprzedawać, no i tym samym właśnie farmić statystyki, no i w taki sposób dojść do najmocniejszych statystyk na świecie, jeżeli chodzi o zabójców. Pomysł naprawdę fajny, nie pamiętam dokładnie, który level trzeba osiągnąć, żeby te klejnoty kosztowały 10 milionów właśnie za sprzedaż, no bo wiadomo, 10. kopalnia klejnotów to jest no dość niski poziom, jakby nie patrzeć, więc jednak ten level dość wysoki musiał być, żeby już każdy klejnot kosztował 10 milionów, to tam też zależy od wielkości, bo jak mamy duże gemy, no to one szybciej kosztują te 10 milionów, jak mamy małe, to oczywiście dłużej trzeba poczekać, tak czy inaczej właśnie. Taki był tutaj pomysł, chyba to był jakiś level, nie wiem, 514 albo coś takiego, taki musiał dobić, no i wtedy by mógł farmić te statystyki. Kopalnia na poziomie 10, dlaczego? Ano dlatego, że wtedy to kopanie klejnotów, co już chyba wspomniałem albo i nie, kosztuje bardzo mało surowców. Jakby miał tą kopalnię na wyższym poziomie, no to aż tyle nie mógłby nafarmić tych klejnotów, bo zaraz by mu się skończyło drewno, kamień, no i nie byłoby to tak efektowne. No a właśnie, na tym 10. poziomie koszt kopania tych klejnotów, w sensie chodzi mi tutaj właśnie o surowce w twierdzy, jest bardzo malutki, więc mógł to sobie bez problemu robić. Dla niego, tak jak już powiedziałem na początku, grzyby to nie jest żaden problem, więc jedyne co go ogranicza to właśnie jakieś tam no surowce w twierdzy tak naprawdę. To jedyne co mu mogło jakoś tam przeszkodzić właśnie w tym projekcie. No i właśnie, trzeba było tutaj cierpliwie grać, powiedzmy, no Turor wiadomo, robił tam po kilkaset razy legendarny loch, więc na tym też farmił statystyki, tu w ogóle jego podstawy na tym 444 levelu, to prawie 20 tysięcy zręczności, tutaj mamy prawie 11 tysięcy HP, więc tak to wszystko u niego wyglądało. Klaserek 97%, itemki już zobaczcie, poulepszane razy 16, razy 17, gemiki po 600, no bo mówię, ta kopalnia 10, no i tak ta jego postać się prezentowała. Trzeba było tutaj grać cierpliwie, dobić w końcu ten poziom, który był wymagany właśnie, żeby te klejnoty kosztowały 10 milionów, no i zacząć je po prostu skipować, sprzedawać, farmić tym samym statystyki, robić to non stop, aż te statystyki były bardzo mocne. Turor na pewno byłby w stanie to zrobić, no bo mówię, nawet sam fakt tego, że on powtarzał legendarny loch po tam 500-600 razy, jak dobrze pamiętam, o tym też zresztą filmy nagrywałem, no to na pewno mógł to zrobić. Zabrakło tej cierpliwości, bo mówię, tutaj cierpliwość była kluczem, żeby właśnie powoli farmić ten level. On tutaj chyba też stopował lochy, jak się nie mylę, już nie pamiętam w tym momencie, ale właśnie stopował te lochy przy okazji, więc no cierpliwość, przede wszystkim cierpliwość, sumienna gra codziennie, no i w końcu ten level by dobił i mógłby zacząć te statystyki zdobywać. Niestety mu się to nie udało, zakończył jak widzicie na poziomie 444, stąd też nie nagrywałem w ogóle żadnych filmów na ten temat, bo... no nie było o czym, po prostu mogłem, w sumie to już mogłem dawniej ten film nagrać, który teraz nagrywam, poinformować was, że zakończył ten projekt, nie udało mu się i tyle. No tego nie zrobiłem, nie pomyślałem o tym, stąd chyba aż tyle pytań, co z tym projektem Turora się dzieje. No dużo mu brakło, jeszcze mógł, w sensie mógł, powinien jeszcze bardzo dużo tych leveli wbić, żeby w końcu mógł zacząć realizować właśnie to, co sobie założył. No ale właśnie, no pomysł naprawdę bardzo ciekawy, dość przy jego ilości grzybów, czyli no można powiedzieć, że nieskończoność chyba, jeżeli chodzi o jego tam jakiś budżet na tą gierkę, no to pomysł naprawdę fajny i naprawdę mógł zostać zrealizowany, nie ukrywam, na pewno by mu się to udało, no ale wiadomo, jak jest osoba, jest gracz, który ma taki budżet, który powiedzmy bawi się życiem już w tym momencie, bo tam go dużo rzeczy nie obchodzi, a Turor z tego co wiem jest taką osobą, no to nie ma czasu, żeby codziennie sumiennie klikać awkę, żeby codziennie wiecie, robić te codzienne czynności. On po prostu na przykład wchodzi na nowy serwer, pobawi się tydzień, wbije top 1 i wychodzi, kończy, bo na przykład przestaje mieć czas, albo ma jakiś wyjazd, albo coś, no tak to wygląda, nie oszukujmy się. To samo ma miejsce na przykład z Marksmanem, którego pewnie kojarzycie, bo też tam wbijał na kilka serwerów z ogromnym budżetem, więc tak to działa, nie ma co się dziwić, no ale szkoda, szkoda, bo byłem ciekaw jak to się zakończy, śledziliśmy to wszyscy, ja o tym nagrywałem, więc no szkoda, że to nie doszło do skutku. I tak tutaj wbił dość wysoki level, myślałem, że on wcześniej skończył, a tu jednak ten 444 dobił, no ale niestety projekt Turora został zakończony niepowodzeniem. Tak to wszystko wygląda. Co tutaj mogę wam dodać? No były jeszcze jakieś wątpliwości co do tego projektu, była jakaś drama na tawernie, w sensie na tym Discordzie Shakesowym oficjalnym. Była jakaś drama, dlatego że z tego co wiem, jakieś tam nielegalne zewnętrzne oprogramowania, jeżeli postać jest do nich podłączona, one są oczywiście niezgodne z regulaminem, robią coś takiego, że jak mamy okolice 6 grudnia i mamy to osiągnięcie, żeby ściągnąć buty, no tam, no do tego osiągnięcia tam wiadomo, na Mikołaja, jest coś takiego w klaserze, mogę wam w sumie zaraz pokazać o co mi dokładnie chodzi, żebyśmy tutaj mieli jasność. To jest cyg i tutaj to jest, nie pamiętam jak się to osiągnięcie po polsku nazywa, to jest po prostu o to ściągnięcie butów, to doszło kilka lat temu już tak na dobrą sprawę, ja to mam na pewno zrobione, a nie, na tym serwerze nie mam zrobionego, bo jeszcze nie było wtedy EU1 jak był 6 grudnia, no ale właśnie, zacznij 6 grudnia bez butów, włóż je na przykład do ekwipunku i to jest po prostu osiągnięcie Święty Mikołaj, no i właśnie takie zewnętrzne nielegalne oprogramowanie ściąga te buty samo, tak przynajmniej ludzie pisali na tej tawernie, no i właśnie tutaj Turor bardzo długo po tym 6 grudnia bez tych butów chodził, nie zakładał tych butów, tak jego postać była bossa, że tak powiem, więc dużo się pojawiło jakichś spekulacji, że ta postać już jest podłączona właśnie do jakiegoś nielegalnego oprogramowania, że Turor tu już nawet nie gra, no jakieś tam były, wiecie, plotki po prostu, wiadomo, takie plotki się rodzą, zwłaszcza wśród takich graczy, w sensie no, powiedzmy... jakoś tam, no gdy jest taki gracz dość znany, dość z dużym budżetem, no to ludzie dużo spekulują i dużo jakichś tam właśnie plotek wokół takiego gracza się pojawia, więc ja się na ten temat nie wypowiadam, nie złapałem nikogo za rękę, nie wiem, ale właśnie były takie plotki, spekulacje, że ta postać już była podłączona do takiego nielegalnego oprogramowania, no i co za tym idzie, już tutaj Turor nawet sam, że tak powiem, nie grał, sam własnymi rękoma, no ale mówię, to też takie spekulacje jeszcze pod koniec tego projektu się pojawiły, tak tak czy inaczej finalnie projekt naprawdę miał dobry początek, dobry tutaj, dobrze to żarło wszystko, no ale finalnie skończyło się tak, jak no ja troszeczkę uważałem z tyłu głowy, że jednak mu się to nie uda, no bo właśnie mówię, Turor i w sumie mu się nie dziwię, nie ma czasu na aż takie tutaj poświęcenia, bo jednak troszkę czasu na tę grę trzeba poświęcić, no a mając taki budżet, no to się o czymś takim nie myśli długoplanowo. No i tyle, nie? Tyle jeżeli chodzi o ten jego projekt, tak to się zakończyło, tak to tutaj wszystko wygląda, widzimy wystartował 13 stycznia 2022, więc dlatego nic o tym nie nagrywam, bo projekt został po prostu zakończony, nie doszedł do skutku i to jest najważniejsza informacja dla Was. Pojawiło się coś nowego, co w sumie też mnie skłoniło do nagrania tego filmu, dlatego że Turor ponownie postanowił odpalić coś w tym stylu, w sensie podobny projekt, no i tutaj założył sobie na W60 konto. Aha, jego już tutaj nie ma? O kurczę, to w sumie ciekawostka, czekajcie. A, no to jednak chyba też już, w sensie inaczej, Turor sobie założył znowu zabójcę, jak widzicie, na W60 tym razem, no i tutaj grał, wbił, kiedy on wystartował? 1 września właśnie, czyli 6 dni temu, wbił 270, prawie 6 level, no tutaj złota rameczka, już tutaj itemki ogarnięte i tak dalej, jak widzimy. Natomiast no, był w tej gildii top 2, czyli w tej Wars Nightbor, która jest głównie węgierska, no ale chyba jednak skończył szybciej niż na tamtym serwerze 7 niemieckim, bo z tego co widzimy już nie ma gildii, ten level miał już wczoraj, jak sobie zerkałem, więc nic się nie zmieniło jeżeli chodzi o ten level, także no chyba jednak tutaj skończył szybciej niż nam się wydawało, no ale tutaj na tym W60 też jakiś tam projekt sobie chciał odpalić, tylko no mówię, za długo to nie trwało, jeżeli o to chodzi, to za długo nie trwało, może tu gra dalej, nie wiem, tutaj Turor, jeżeli ogląda, to się może wypowiedzieć w komentarzu, albo ktoś, kto tam zna bardziej sytuację, może jest jakiś Polak, który jest w tej gildii, no ale może go po prostu na chwilę wywalili, żeby tam zrobić komuś miejsce, no ale nie wydaje mi się, bo mówię, level stoi od jakiegoś czasu, no a jednak na takim levelu do codziennie się wbija po kilkanaście, kilkadziesiąt tych leveli, zwłaszcza jak się zaczyna na starszym serwerze, ma się te czarne gemy i to wszystko, więc chyba po prostu jednak zakończył, pewnie miał tam awka, no i go wywalili, tak mi się przynajmniej wydaje. No, więc tutaj chyba też to nie doszło do skutku, ale jakaś tam kolejna próba była podejmowana, także może Turor jeszcze kiedyś zaskoczy, jeszcze kiedyś odpali znowu taki projekt, no i pogra jakoś dłużej, może w końcu mu się uda to dopiąć, no ale to zobaczymy, pewnie będę Was informował. Więc tyle podsumowując, tak jak mówię, Turor, projekt Turora na tym serwerze 7 niemieckim trwał dość długo, jak na Turora, ale jednak mimo wszystko nie doszedł do skutku i został porzucony. Tak informacyjnie, bo mówię, masa osób ciągle o to pytała, żeby już zamknąć ten wątek. Ja Wam ślicznie dziękuję za uwagę, za oglądanie, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, kciuka w górę pamiętajcie zostawić i wszystko. Dzięki za uwagę, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!